Siemano, witam po przerwie YouTube'owej z Belly Boat. Jesteśmy na małym, zarośniętym jeziorze, wręcz powiedziałbym, że bagnie. Ja już właściwie wracam do domu, ponieważ konkretny szczupak zdemolował mi wędkę i nie mam już na co łowić. Także działo się, mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Miłego oglądania. Jest. Ale szedł od razu do mnie. Kurczę. No, wychodzisz mordo, czy nie? Ze stylem nawet. Myślałem, że go nie wciąłem, szczerze mówiąc, bo tak szybko poszedł do mnie, że w ogóle nie czułem oporu. Dobra, kurczę, wezmę cię łapą. Tylko żebyś tutaj nic nie odwalił, ziomek. Okej, okay, możemy mówić. Zapraszamy na pokład. No patrzcie, taka 60, myślę. No muszę przyznać, chłopaki dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo fajne zachowanie z ich strony. Obydwoje mieli srogo połknięte, obydwoje bardzo grzecznie czekali, aż ich odepnę się, nie rzucali mi tutaj na belce, nie robili jaj. No, spadaj. Jest. O, to będzie piękna ryba. To będzie fajne. Wow. Wow. Poszła wędka, o kurwa. O kurwa. Co za koleś ty. O kurwa. Czekaj, ziomek, ty. Żebyś mi tu jakiegoś przypału nie naruchał, bo mi w płetwy wleciał. Aha, on tu jest. On tu jest. Siema. Co tam? Co tam, ziomek? Teraz masz przebane. Chłopie, co ty żeś tu zrobił? To jest hit. O k***. Chodź łapą, wiesz, czy wezmę. Nie skaczemy. On jest dobrze zapięty. On jest dobrze zapięty. O. O. No patrzcie, tak się tutaj prezentuje kolega grubas i moja połamana wędka z kurczy byku. No lecę z nim na brzeg, żeby go szybko odhaczyć, no i wypuszczamy. No około metra ma, a naprawdę waga robi swoje tutaj. Tylko tyle? Kolega, no wydaje mi się, że na płasko no może miałby z 9 dyszek, bo tutaj wiadomo,
Ja go tak trzymam na kolanach. No, powiem szczerze, że dałbym ci więcej. Ale powiem wam, że waga naprawdę jest. Waga naprawdę jest tutaj posiadana. No dobra, ziomek, miło było poznać. Trzymaj się. Jeszcze tam wywinął orła. Musiałem go z płetwy zdzielić, żeby się ogarnął. Naprawdę fajny szczupaczek. Kurczę, w tym wietrze tutaj się nakierować na niego to jest naprawdę ciężko. Ale siły to kolega też ma. Jest mój. No dobra. Patrzcie. Taki bandyta. No kurczę, myślę, że pod 8 dyszek. Spokojnie. Bardzo fajny. Tłuściutki. Nie będziemy go tutaj mierzyć. Jest ziomek. Dobra panie, dziękuję bardzo za oglądanie. Ja lecę zobaczyć, czy zreklamują mi chłopaki wędkę wędkarską. Mam nadzieję, Szymon, że ty przychylisz się do mojej prośby. Dziękuję, no i do następnego. Trzymajcie się, siema.